Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim podejściu do kręcenia tego filmiku. Powiem Wam, że nie wiem, czy mam z tym taki problem. Ale nie, jakoś nie mogę totalnie zbierać się do nagrywania i robienia czegoś konkretnego. Także. Przepraszam. Natomiast zgodnie z obietnicą i zgodnie z górą próśb, którą dostawałam od Was przez ostatnie. Cholera, jasna, ze 4 nie no, niecałe 3 lata powiedzmy. Zamierzam nakręcić filmik albo filmiki poświęcone nauce i temu, jak się przygotowywać do zajęć. I teraz tak. Ja jestem na studiach. Nie będę mówiła o tym, jak się uczyłam do matury, mimo że te techniki się pokrywają, ale po prostu było to tak dawno. I tak mogło się wszystko pozmieniać, że nie chcę już po prostu do tego wracać, bo uważam, że to, co teraz bym Wam opowiadała na podstawie moich doświadczeń sprzed 4 lat, byłoby nieadekwatne do tego, co może być aktualnie wymagane. Są filmiki moje o maturze, są moje opisy, jak się uczyłam, jak przygotowywałam plan, tak dalej, tak dalej. Także zapraszam do nich. Są w historii na kanale. Jest chyba folder matura nawet cały, także tam znajdziecie wszystko dotyczące matury, co miałam do powiedzenia. Natomiast przechodząc teraz do tego, o czym będę mówiła dzisiaj. Po pierwsze, to nie są tylko moje doświadczenia, dlatego że nie uważam się za jakąś super studentkę i nie uważam, żeby to, jak się uczę, było jakieś wybitnie wyjątkowe, ale wiem, że rady, które Wam teraz chcę dać, pomagają mi i sprawiają, że mam lepsze wyniki, lepiej pamiętam i przyjemniej mi się uczy. Także myślę, że możemy zaczynać. Nie wiem, ile będzie w tym filmiku. Zobaczymy. Dobra. To tak. Czy to się tak będzie czekało? Może nie ulepadnie. Jak upadnie aparat, to przepraszam. Kwestia pierwsza. Czyli niestety wszystko zaczyna się od nastawienia. I myślę, że powód, dla którego większość z nas ma problemy w nauce, to nie jest to, że stosują złe techniki, albo są głupsi, albo cokolwiek, nie oszukujmy się. Osoba o przeciętnym intelekcie jest w stanie się nauczyć wszystkiego na pamięć. Natomiast to, co sprawia, że są osoby o bardzo dobrych wynikach i te o gorszych, to jest umiejętność utrzymania pewnej rutyny i umiejętność zmuszenia się do nauki. I podpunkt pierwszy, czyli rutyna. Im dalej w las, tym na studiach, tym łatwiej jest mieć pewien określony plan działania. Ja wiem, że na pierwszych latach zajęcia są w różnych godzinach i. Wygląda tu coś dziwnego. W różnych godzinach i ciężko jest codziennie utrzymać jakby ten sam plan zajęć. Tego, co się robi po zajęciach, natomiast warto jest w miarę możliwości coś takiego wypracować. To, co ja się staram robić, to jest po pierwsze rano zapisuję wszystko, co chcę tego dnia zrobić i staram się to zrobić. Po drugie, jest taka aplikacja Todaid, nie Todoit, tylko Todaid, bodajże, zostawię Wam link na dole, w której ustawiamy sobie na przykład, że musimy do tego i tego dnia przerobić daną ilość rozdziałów. Albo chcemy się tyle i tyle uczyć codziennie danego materiału i po prostu na tej aplikacji sobie to odliczamy i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to niby głupota, bo to może oznaczać, ale dla mnie to działa po prostu dużo lepiej, jak coś mi liczy czas nauki. I wtedy wiem dokładnie, że mimo, że cały dzień miałam się uczyć, tak naprawdę uczyłam się 2 godziny, bo resztę czasu spędziłam na YouTubie albo robiąc inne dosyć bezsensowne rzeczy. Także to bardzo polecam, ale jeżeli chodzi o jakby samą rutynę, to jest ustawienie sobie takich nawyków, bo nasz mózg uwielbia szukać pewnych wzorów i uwielbia działać na zasadzie właśnie takich nawyków, a nie czegoś, co musimy przemyśleć, bo wtedy jest duża szansa, że po prostu czegoś nie zrobimy. Dlatego polecam wszystkim Wam ustalić sobie mniej więcej plan działania, który jest taki sam codziennie. Czyli załóżmy, wstajemy o godzinie 6. Do 8 zbieramy się na zajęcia. W tym czasie planujemy, albo dzień wcześniej planujemy, co mamy danego dnia przerobić. Następnie
Mamy zajęcia powiedzmy od godziny 8. Ja już mówię tak, jak jest na wyższych latach, czyli są bloki i one są o stałych godzinach. I niestety wiem, że osoby młodsze po prostu nie będą w stanie tego zastosować w takiej skali. Więc zakładamy, że na przykład mamy zajęcia od 8 do 13 codziennie. Wracamy do domu i powiedzmy do godziny 14:30 albo w zależności ile nam zajmuje dojazd, mamy godzinę przerwy, kiedy jemy obiad, odkurzamy, składamy pranie, robimy te wszystkie rzeczy, które potem bardzo nas lubią odciągać od faktycznej nauki. I tak jak ja teraz właśnie nagrywam filmik, żeby mieć to już za sobą. I powiedzmy, potem mamy 15 do 18, 3 godziny nauki. Przerwa pół godziny, żeby coś tam zjeść. I powiedzmy na przykład od 18:30 przepraszam, do 20:30, czyli w sumie 5 godzin dziennie się uczymy. Koniec, kropka. To jest plan działania. Wiem, że wypadają dni, kiedy jest różnie, tak? Albo na przykład, nie wiem, 21 się uczymy, pamiętam. Ale załóżmy sobie taki plan. Następnie mamy jakąś tam kolację, nie wiem, idziemy poćwiczyć, idziemy na basen, pobiegać, yoga, whatever. Czyli mamy te, nie wiem, powiedzmy, jeżeli wstajemy o 6, to wypadałoby około 23 pójść spać, mamy te 2 czy 2,5 godziny na ogarnięcie wszystkiego. Oczywiście to dostosowujemy do swoich potrzeb. Ale gwarantuję Wam, że te 5-6 godzin nauki, jeżeli robicie to codziennie, jest to ilość starczająca. I pozwala nam po prostu robić wszystko na bieżąco i nie mamy zaległości i tak dalej. Powiem Wam, że fajnie jest już być na czwartym roku i mieć właściwie tylko bloki plus tam jakiś wykład, farmakologię, coś tam, ale generalnie mieć taki bardzo stały, codzienny plan zajęć to mega ułatwia wszystko. Dobra, przerobiliśmy plan. I jeżeli robimy coś tak jakby z automatu, to dużo, dużo łatwiej jest siąść po prostu do tych zajęć i zrobić to, co musimy zrobić, a nie na zasadzie, a dzisiaj to sobie do 17, od 17 się poucza coś, tam wiecie, takie tra-ta-ta-ta-ta. Takie w sumie nic nie róbstwo. Przez cały dzień, bo kiedy, no tam pełna godzina minęła, zacznę się uczyć w pół do. Nie. Następna kwestia to jest ta cała motywacja, czyli to, co nas po prostu totalnie jakby to określić, czego nam brakuje. I co niestety jest tym chyba tą naszą piętą achillesową, czyli jak tu siąść do nauki, jak mi się nie chce, jak coś tam. Słuchajcie, nigdy nie będzie tego idealnego momentu, żeby siąść na naukę. Oczywiście możemy sobie ułatwić, typu mamy przygotowane miejsce do nauki, uczymy się w konkretnych godzinach, ale nie będzie tego poczucia, że teraz mi się tak bardzo chce uczyć. Jest to najczęściej wieczorem i jutro będzie mieć wspaniały dzień. Jak przychodzi co do czego, to dzień jest taki jak zwykle. Nie. Tak nie działa. Dlatego świetną metodą jest usiąść do nauki z planem zrobienia małej części. Żeby nie mieć przed sobą wizję, że muszę przeczytać 100 stron albo muszę zrobić notatki z 3 rozdziałów. Nie. Zacznijcie od tego, że na przykład czytacie pierwszy paragraf. Na kartce piszecie, powiedzmy, paragraf pierwszy. Czytacie pierwszy paragraf. Dobrze, napiszę z tego paragrafu najważniejsze słowa, definicje, cokolwiek. To jest plan, to jest tylko to zrobię. Okej, okay. Dałam radę. Nie było tak, że napisanie linijki, czy dwóch, czy trzech linijek tekstu nie jest takie bardzo ciężkie, jakby się mogło zdawać, prawda? I tak. Powolutku, małymi kroczkami dojdziecie do celu i uda Wam się wszystko ogarnąć. Tylko nie należy tworzyć sobie takiego planu, który po prostu zdaje się być totalnie przytłaczający, a wykonalny, przepraszam, i no po prostu taki odrzucający nas. Tak jak mówiłam, nie ma idealnego momentu, zawsze będzie coś do zrobienia. Wiecie, jak to jest. O, jeszcze odkurzę, jeszcze zmyję okna, jeszcze zrobię obiad na tydzień, odkurzę pustynię i wtedy zacznę się uczyć do sesji. Nie. Nie. Po prostu nie. Trzeba siąść. I właśnie to rozpoczęcie robienia czegoś jest najtrudniejsze. I to nie dotyczy tylko nauki, ale także uprawiania sportów. Jeżeli powiecie sobie, że teraz od rana będę wychodzić rano i biegać 5 km,
Nie, to nie zadziała. Ale jeżeli powiecie sobie rano, że wstanę i przebiorę się w ubrania do ćwiczenia, zrobię 5 brzuszków, to jest szansa na to, że jak już zaczniecie, to pójdzie to zdecydowanie, zdecydowanie sprawniej. Co jeszcze bym miała powiedzieć? Nagradzanie się. Ja wiem, że teraz to są takie trochę ogólniki, ale od czegoś trzeba zacząć. A dzisiaj mam humor pogadać o ogólnikach. Nagradzanie się za to, co robimy. Dobrze jest. Czekajcie, poprawię sobie światło. Dobrze jest napisać, fizycznie na kartce napisać, jaką będzie się miało nagrodę. Na przykład, nie wiem, dostanę 4 z egzaminu, albo będę się uczyć systematycznie w tym tygodniu i kupię sobie ubranie jakieś, albo coś, co bym chciała mieć jako nagrodę za swój trud. Tylko, że to jest taka nagroda trochę długoterminowa, jak dobra ocena. A niestety my myślimy bardzo krótkoterminowo i to, co się będzie działo w ciągu godziny, czyli ten trud nauki, przysłania nam nagrodę, jaką będziemy mieć potem z wyniku egzaminu, czy kolokwium, czy czegokolwiek. I również tego konsekwencje. Dlatego warto wziąć sobie znowu kartkę i tabelkę, takie te narysować. Wady, zalety. Albo nagroda, kara za to, co zrobimy. I po stronie nagrody napisać wszystko dobre, co będzie się wiązało z tym, że teraz się pouczymy. I wszystko złe, co będzie się wiązało z tym, że się nie pouczymy. Albo jeszcze lepiej napisać, jak będziemy cierpieć, bo się teraz pouczymy, a jak będziemy cierpieć, jeżeli się teraz nie pouczymy. I to taki włącza trochę jakby inny tryb myślenia w naszym mózgu i sprawia, że zaczynamy bardziej jakby być świadomi tego, że ten egzamin, który jest za 2 tygodnie, ma znaczenie i wpłynie na to, jak będziemy się czuć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak. Ok. Myślę, że to jest taka podstawa. Postaram się, naprawdę postaram się nakręcić w tym tygodniu jeszcze filmik i wrzucić go w weekend z sposobami nauki już takimi konkretnymi. I też myślę, że to będzie w kilku częściach. Nauka taka na co dzień, nauka do egzaminu, nauka tuż przed egzaminem. I po prostu jakoś się postaram, żeby to zaistniało. Natomiast to, co ja bym chciała Wam bardzo, bardzo polecić, to jest po prostu to, co mówiłam przy maturach. Żeby myśleć o tym, co będzie, uznawać trudy obecne za coś, co po prostu minie i nie jest to koniec świata i od tego, że jesteśmy zmęczeni i nie wiem, trzeba przeczytać rozdział z książki, nic nam się nie stanie. Filmiki na YouTubie poczekają, a jeżeli nam się nie uda czegoś zaliczyć, to prawdopodobnie ta nagroda w postaci obejrzenia filmiku na YouTubie się jeszcze bardziej odwleczy. Poza tym dobrze jest pomyśleć o nagradzaniu się czy robieniu sobie przerw takim dużym, jakby to określić. Generalnie, jeżeli obejrzymy filmik na YouTubie, to jest mała szansa, że tak naprawdę się odstresujemy. Natomiast jeżeli zrobimy coś takiego kreatywnego, zrobimy sobie jakąś przyjemność, nie wiem, pójdziemy na spacer, to dużo to lepiej nas wpływa. I to, co jeszcze dzisiaj powiem, to czas nauki. Jest taka technika, to się nazywa Pomodoro. Polega to na tym, że uczymy się w 25-minutowych interwałach, 5 minut przerwy i 5 takich powtórzeń, tak? Czyli 2,5 godziny. 5 takich powtórzeń. I po tych 5 powtórzeniach robimy sobie dłuższą przerwę. Zadziwieni będziecie, jak dużo potrafi dać 5-minutowa przerwa. Moim zdaniem dużo lepiej mi się odpoczywa i relaksuje, jeżeli robię dużo krótkich przerw, niż jeżeli pouczę się godzinę, gdzie przez ostatnie 30 minut tej godziny już w ogóle nie wiem, co czytam. I potem będę godzinę odpoczywała, bo jestem tak zmęczona, że przecież godzinę się uczyłam, to jeszcze mi się ta przerwa dodatkowo należy. No to taka nauka jest dużo mniej efektywna. Udowodniono, że człowiek najlepiej skupia się w ciągu pierwszych kilkunastu minut nauki i podczas kilku ostatnich.
Więc dzielenie nauki na 25 minut pozwala zmaksymalizować czas, kiedy jesteśmy bardzo skupieni i kiedy przyswajamy największą ilość materiału. Oczywiście to nie musi być równo 25 minut. Ja osobiście preferuję około 30. Te 5 minut wbrew pozorom ma znaczenie. Więc musicie to po prostu do siebie dostosować. Ale spróbujcie robić takie 10-minutowe przerwy, 5-minutowe przerwy, a nie pół dnia przerwy, bo po tym długim okresie nic nie robienie jest mega ciężko z powrotem wrócić do nauki. Także warto się nad tym zastanowić. Są też do tego aplikacje, gdyby ktoś chciał wpisać sobie po prostu w sklep Google, czy tam iShop, Apple Shop, nie wiem jak się nazywa ten na iOS, ale generalnie są po prostu takie aplikacje. I tak jak mówiłam, to do it, to diet, zostawiam Wam link na dole. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, mail tam też będzie na dole. Mój, jakby ktoś miał pytania, jak nie odpisuję, to przepraszam, ale sorry. I co jeszcze tam na dole będzie? Dajcie suba i lajka. Na dole też tam, chyba. Jak klikniecie taki dzwoneczek, jeżeli nie jest kliknięty jakiś tam kolorowy, tylko szary, przysubskrybuj, to będziecie mieć powiadomienia ode mnie. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Przepraszam, jeżeli nie zaspokoiłam Waszych wszystkich ciekawości, ale po prostu potrzebuję na to trochę więcej czasu, a nie chcę robić gówna, za przeproszeniem, tylko coś, co ma ręce i nogi, a do tego muszę siąść, napisać plan i tak dalej. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że widzimy się w tym tygodniu jeszcze i życzę Wam produktywnego i w ogóle fajnego czasu przez cały nadchodzący tydzień. Pa, pa!